Góra z górą się nie zejdzie, a kibice Podbeskidzia z drużyną? Proszę bardzo. Jeden z naszych fanów wstawił zdjęcie na profil Bielskiej Twierdzy sugerujące, że jest tutaj w Sidę. Okazało się, że Michał i jego bliscy co roku planując styczniowy urlop wybierają miejsce, gdzie trenuje Podbeskidzie, by być blisko drużyny. No i to się właśnie nazywa miłość do barw. Na piłkarzach ten fakt również zrobił bardzo duże wrażenie, więc postanowiliśmy zaprosić Michała do nas i porozmawiać z nim chwilę. Kotki nagrywają, nie mnie. Kotki są ładniejsze niż ja. Ty też jesteś kotem podobno. Na boisku. Dobrze by było. Mnie nie nagrywa, już ci powiedziałem ostatnio. Że cię nie nagrywam, o co ci chodzi? Witamy, witamy. Jak tam panowie? W porządku. Tak? Wszystko dobrze? No, a u was? Leci, przygotowujemy się do sezonu, nie? Trzeba robotę zrobić i pracujemy. Należy się utrzymać. Dokładnie. Co tak, przyjeżdżacie tutaj? Tak, słyszałem? Każdego roku. Każdego roku. Każdego roku? Czekamy na was. I co, pierwszy raz się udało? No. No nie, naprawdę? Chłopaki się ucieszyli, chłopaki w szoku, nie? Że ten, że... No, tak się zastanawiamy, że mówimy, co jest, może jakieś wakacje pewnie, nie? Czy jakiś wyjazd może? Wiecie, to zawsze i się tak złożyło, nie? Wiemy, że mniej więcej w tych okresach zawsze tu lecicie, nie? No to fajnie, zawsze cieszy. Co roku. Wsparcie nawet w takich sytuacjach jak teraz, nie? Super, no i za to wsparcie też, za to, że jesteście, mamy dla was koszuleczkę. Jak chcecie, to... Jasne, że tak. Foteczka oczywiście robimy zaraz, wszystko. Tak jest. Dajcie telefony, tam sobie przygotujcie, ja wam wszystko porobię. Na pomasa jeszcze czekamy, nie? Tak. Jesteś, fajnie. Proszę cię bardzo, od razu. Cześć, honory. Spóźniony. To wasze. No cześć Tomasz, że oni co roku przyjeżdżają do Turcji i celują w Podbeskidzie, żeby trafić? Gdzie drużyna, to oni tam specjalnie jadą na wakacje? Tak? No! Was... Jest szacunek, nie? Jest szacunek, kurczę. To się szanuje. Tylko TSP. Do samego końca, do samego domu. Grałem przeciwko TSP, jak i, nie, BBTS, Bielsko-Biała Ceramy. Tak, no. To były lata, no, lata. To było czasu temu, co? Ja nie będę pamiętał, nie patrz tak. Ziło, no... Ja jeszcze mogę pamiętać. Chyba nie! Każdego roku, tylko nie po Beskidzie. Patrzycie, gdzie no, więcej będziemy. Będziecie mieli nie jechać, a później się okazało, że pojedziecie, nie? A i widzieliście. A jak tak wcześniej to? Zawsze były informacje, można było wiedzieć, w którym miejscu, a teraz... Ale tylko typu, że przelatujecie, czy jeszcze wakacje też? Nie, wakacje też. Też wakacje. Ale na przyszły rok musicie lecieć do Klepki. Gdzie? Bo ja tam będę, nie wiem. Ja wam to zasponsoruję. No i mamy to. No i mamy to. Jak to zobaczy prezes. Prezes zadowolony, nie? Pozdrawiamy pana prezesa. Załatwiliśmy właśnie obóz. Dziękuję. Dobra panowie, bardzo wam dziękujemy, lecimy, bo zaraz mamy obiadek. Trzymajcie się. No tak, trzymajcie się. Dzięki wielkie. Zdrowia i do zobaczenia na stadionie. Jeszcze jedna rzecz. Idzie! Podbeskidzie!